Halo, halo, witajcie, z tej strony Lechi. witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj Pierwszy odcinek z czwartego sezonu w Warzone Pogadamy sobie o zmianach, zobaczymy karnet, skiny, nowe bronie No i oprócz tego też zapraszam was od razu na stream, bo jak teraz to oglądacie to na pewno jest stream z Warzone. u mnie na Facebooku i na TV Możecie oglądać Gdzie no, będzie Warzone przez cały dzień, także wbijajcie koniecznie jeżeli chcecie poglądać Dużo materiału z czwartego sezonu A my sobie zobaczymy jakie tutaj są skiny dodane, jakie bronie No na mapie się nie zmieniło niestety nic to jest troszkę minus, yy, tutaj dodano nowy tryb, drużynowy deathmatch, to jest po prostu taki deathmatch na mapie w, 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 z Warzona, tak, z tego Werdańska, także 50 na 50 do iluś tam punktów yy, Tryby w, są wszystkie Co były, no i to właśnie dodali ten jeden Dodane są też dwie nowe bronie yy, Jeden karabin Zaraz wam pokażę, jeden karabin szturmowy, który sobie na pewno sprawdzimy na stream jak się go uda odblokować Tak się prezentuje I Pistolet maszynowy również Także potestujemy to na pewno jak to odblokuje czym czy to Jest mocne czy nie Oprócz tego też możecie sobie te skiny sprawdzać jakie były w sklepie na przykład do danej broni To jest też fajna opcja Tego też tutaj brakowało także można to zawsze sobie wbić i zobaczyć I bardzo ważna rzecz w sklepie pamiętacie jak była petycja O operatora Jednostki grom i mamy to, także w sklepie jest dostępna. Wbijajcie, naprawdę. Jest orzełek, naprawdę fajny skin. Także petycja. Dziękuję każdemu, kto tam podpisał tą petycję, bo jednak widzicie, no, troszkę osób się zebrało. I mamy to, mamy to. No, no tam też brali inni y y streamerzy, youtuberzy udział w tym, żeby to nagłośnić. No i mamy naprawdę fajny zestawik w sklepie. Zobaczcie. Także tak to się prezentuje. No i oczywiście, skarnecik bojowy też w uzbrojeniu Możemy jeszcze zacząć sobie wygląd pojazdów, bo tutaj pewnie nie wszystkie są w karnecie. No, niektóre są spoko. Widziałem do tego yy, gdzieś do Traka. Do Traka jest fajny taki czarny skin. O ten z czaszką. On to kozacko wygląda, nie? Dodali też klaksony. Możemy zobaczyć, jakie są. O, to jest. O, to takie klaksony są różne, ale to czekajcie, to, wszyscy, to wszystkie podobne mają, dobre, te same są. E, także operatorów tutaj, skiny do operatorów też troszkę tego jest, dochodziły różne. Jak sobie wyjdziecie w dostosuj tutaj, no trochę tego jest, różnych takich operatorów do odblokowania. Ale jako nowy operator to tutaj nie wiem kto tutaj doszedł, czy ktoś tutaj jest, czy na razie jeszcze... No tutaj jest wiadomo jest... Yy, tu jest Alex, ale też mamy... Tutaj jest Price, ale to myślę, że będzie tam na końcu. No także tutaj jest Price. Także zaraz zobaczymy kardynek, jak to się do, dokładnie tutaj prezentuje. Widzimy, że to jest bonus startowy w garnecie. Tutaj mamy na start jeszcze ten klakson różny. No są różne skiny, są różne skiny. Czy to coś operatorzy, czy bronie. Pewnie do rama nadal nic nie ma. A to jest ten gościu, z którym grałem dosyć często tym skinem. Tutaj nie widzę nic takiego Ale co ja bym dał Żeby było coś do, do tego, do ramika, no Trzeba też petycję zrobić, chyba O, czy to jest kar? Tak, to jest kar, nie? No, ładnie wygląda Chociaż do kara jest coś ciekawego Kurde, mogliby dać do do ramika jakieś skiny, chociaż ja teraz zrałem, nie gram, teraz MP7, MP5 też korzystam, więc. No zobaczymy, zobaczymy. To jest. Nie. To też nie jest Ramik. Ale Ramika chyba nie będzie, to takich pistolet. To jest znowu. To jest znowu kar. Drugi skin do Kara, zobaczcie. I ładny, drewniany taki. Też spoko. Kolufo bym musiał zmienić, nie wiadomo, jak to będzie się prezentowało. Dobra. Także. No każdy coś dla siebie na pewno znajdzie tutaj. W tym karnecie. Schelka jakaś. Też jakaś snajpa. Albo ten SKS. Nie wiem, co to było dokładnie. Kolejna skórka. Teraz za tej nowej broni, nie? Ja jestem ciekaw, jak to będzie. Czy to za mocne nie będzie przypadkiem. Tak lubią rob robić, że jak coś wprowadzające jest mocarne. Eee, no tam nie ma co liczyć, że coś do Rama będzie. Może na następnym poziomie dali do Rama. I cyk. E, no to nie jest Ram. No także tak się karnecik prezentuje. E, no fajnie, że jest tutaj ten e, operator w sklepie. No, kupienia, nie? To jest naprawdę kozacki. No, także tak to wygląda. Są też live eventy podczas gierki, gdzie na przykład y, jest J-Bake, czyli wszyscy, którzy powiedzmy, oglądają albo są w guagu, wychodzą na wolność i grają jeszcze raz. To, nie, to jest losowe, tak? To nie jest tak, że na pewno będzie w każdej gierce to. Oprócz tego jest takie coś jak. Y, takie helikoptery do zestrzelenia z, z dropem. Tam są BSP w środku i r, r, tam, nie wiem, czy armory albo coś takiego. Też to jest taki jako live event i tak randomowo mogą się pojawić. Oprócz tego też może być na przeceny w sklepie też takie coś, że wszystko jest taniej w sklepie. Także to na wszystko na pewno potestujemy sobie na streamku. Będzie Warzone teraz, jak już oglądacie to możecie koniecznie wbić tam w linkach kliknąć w opisie i wbić na Facebooka albo na stronkę LechTV i tam oglądać streamka z tego sezonu. A na pewno już niedługo się pojawią jakieś ciekawe materiały. No i co? To chyba wszystko tutaj sobie um omówiliśmy, co było do pokazania operatorzy byli, karnet był, uzbrojenie również, to no co, no widzimy się, widzimy się na streamku, wbijajcie i przyciśniemy w tym czwartym sezonie, szkoda, że zmian na mapie nie było, ale może to będą podczas tego sezonu, zobaczymy, także łapeczki w górę, mieli widziane, subskrypcje również, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, no i wbijajcie na streama, bo właśnie ogrywamy u Warzoneka czwarty sezon, Czy cześć. cześć.